Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Witamy w naszej szkole autom i zawodowy kierowca, bo pod dwiema działamy. Wytłumaczę w trakcie też, bo były też o to pytania. Dobra, słuchajcie, najpierw takie pytania ciekawe i właśnie takie ekstremalne przypadki, bo już nawet wracając do wcześniejszego filmu odnośnie, był komentarz, że czas do pojazdu za granicą, kierowca jest dowożony nawet przez 15 godzin, czyli przyjeżdża bus, i ten bus przez 15 godzin zbiera kierowców i jedzie gdzieś tam sobie. Naprawdę ekstremalne przypadki. Taki kołchoz, za przeproszeniem. No właśnie, no jak już jesteśmy przy tym, co się wtedy dzieje? No, oficjalne stanowisko. No, jeżeli jestem, ja kieruję pojazdem, ja dojeżdżam do pojazdu, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy, nie znajduje się w siedzibie firmy, i ja siedzę za kierownicą tej osobówki, no to we wpisie manualnym taki czas dojazdu powinien być traktowany jako młotki, czyli inna praca. A zatem musimy to sobie zaliczyć do dziennego naszego czasu pracy. A no to w tym przypadku tych 15 godzin, gdyby on kierował tym busem, no to robi się już taka naprawdę abstrakcja. Jeżeli jestem dowożony, no to oczywiście jest to czas dyspozycyjności. No i tutaj się pojawia, tu też na innych forach widziałem, w gazetach, przepraszam, w czasopismach dla kierowców, w przyszłym tygodniu to będzie omawiane, w jaki sposób nanieść ten wpis manualny przekroczenia granicy. Słuchajcie, przekroczenie granicy w myśl pakietu mobilności nanosimy w cyfrowym tachografie, bo tak, w cyfrowym weszło w 2022 roku, teraz w lutym, a mało kto wie, no bo sorry, w międzynarodówce na analogu tyle nie jeździmy, ale dla analogów przekroczenie granicy państwa weszło w 2020 roku z pierwszym pakietem mobilności, czyli od dawna już. I tu mówimy o pojazdach przekraczających 3,5 tony czy 9 osób, czyli samochody ciężarowe, autobusy. No ale tutaj mamy sytuację, że dojeżdżamy z miejsca zamieszkania do naszego pojazdu, który gdzieś tam się w innym miejscu znajduje. No to przecież nawet jak po mnie przyjeżdża ten bus, czyli załóżmy o godzinie 6 przyjeżdża, dojadę do mojej ciężarówki, loguję się do tacho. Dzień dobry, panie Patryku, co robiłeś od ostatniego wycofania? No to nanosimy sobie najpierw ten nasz dojazd do miejsca zamieszkania, następnie dzisiaj odpoczynek do godziny 6, rozpoczęcie zmiany z kodem państwa na dyspozycyjności, no i zakończam mój wpis. I potem na koniec dnia będę miał kraj zakończenia dopiero. Czy nanosić przekroczenie granicy państwa? No nie, bo wymóg jest dla, w cudzysłowie, dużych pojazdów, a ja jechałem przecież małym pojazdem. Czemu nanieść kraj rozpoczęcia Polska? No po pierwsze, no, w rzeczywistości byłem w tej Polsce, to raz. Dwa, pamiętajmy o tym, że pakiet mobilności naniósł na nas obowiązek i na naszych pracodawców, że kierowca minimum raz na 4 tygodnie ma się znaleźć w miejscu zamieszkania bądź też w siedzibie firmy na co najmniej 45 godzin, czyli na nasz regularny tygodniowy odpoczynek. To skoro naniosę kraj rozpoczęcia po odpoczynku Polska, a następnie dyspozycyjność, że dojeżdżają do tego pojazdu, to już jest to i dla mnie, i bardziej dla pracodawcy udokumentowane, że ja znajdowałem się w miejscu zamieszkania czy siedziby firmy. Jasne, to jest tylko kod państwa. Nikt nie wie, czy znajdowałem się w Zgorzelcu, Krakowie, Wrocławiu czy Suwałkach, tak? Ale już jest jakiś naniesiony ślad. No ale wracając tutaj do tematu, dojechał, z reguły zdarzały się obsłówki, no 2 godziny, 5 godzin, 1 dzień oczekiwania na załadunek. No ale tutaj miał czekać na załadunek i taką informację uzyskał nie gdzie w to miejsce dojechał, tylko od swojego dyspozytora, od swojego szefa, nieistotne. Słuchaj, no sorry, no ale jest straszna obsłówka, minimum 3 dni lub 4 będziesz czekał na załadunek, rozładunek, już nieistotne. No i co w takim przypadku? Słuchajcie, no czas oczekiwania jest znany.
Czyli pracodawca z góry poinformował swojego kierowcę, swojego pracownika, że masz warować 3 czy 4 dni. No, przepraszam bardzo. Czyli to nie będzie dyspozycyjność, bo ja nie jestem w gotowości, znaczy jestem w gotowości do pracy, no ale mój czas oczekiwania jest znany. Czy to będzie inna praca? No z jakiej racji? No odpoczynek? No właśnie, no i teraz tak, 3-4 dni jako odpoczynek, no każdy z was wie, to też z uwagi na kary na zachodzie, które kilka lat temu się pojawiły, 45 nie spędzamy w pojeździe. No i teraz tak, między prawdą a Bogiem, pracodawcy mogą, przewoźnicy być na mnie źli, no ale sorry, skoro ja bym zadzwonił do swojego pracownika kierowcy, że masz warować 3-4 dni, no to sorry, no skoro stać mnie, aby mój pojazd nie poruszał się, nie zarabiał w tej chwili, skoro stać mnie na płacenie dla kierowcy za ten czas oczekiwania, to powinno by chyba mieć stać również, aby to auto zostało na ten czas odstawione na jakiś bezpieczny, monitorowany parking i aby opłacić jakiś hostel, motel dla tego kierowcy. No może się ktoś ze mną nie zgodzi, no ale... Dobra, pan pracodawca czy dyspozytor nie zasugerował takiej opcji, w związku z tym ten mój biedny kolega spał w budzie. No i teraz pytanie, czy mogę? No każdy z was wie, że 45 nie spędzamy w pojeździe, a tutaj mamy jak wół ponad 45 godzin. Ktoś z oczekujących, bo tam widocznie musiała być zdrowa obsłówka, około 5-6 zestawów oczekiwało, zasugerował mu, słuchaj, to przecież możesz sobie zrobić 24 plus rekompensatę sobie zrobić, to nie będzie przecież twój regularny odpoczynek, tylko skrócony plus rekompensata. No, zgodziłbym się może, gdyby nie zmiany, które wprowadził przecież pakiet mobilności. Ja już to wyświetlam tutaj i przepraszam, będę sobie ściągę czytał. Regularne tygodniowe okresy odpoczynku, no czyli nasza 45. oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku. Dowolny tygodniowy, no czyli no wielkiej opcji nie mamy, albo regularny, albo skrócony, trwający ponad 45 godzin, wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócenia tygodniowe, okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Czyli my możemy wykorzystywać w pojeździe, o ile mamy go przystosowany, o ile mamy taką wolę. Nasze dzienne odpoczynki, skróconą 9, regularną 11, dzielone 3 plus 9, czyli też 11, 24 do 45 godzin. Czyli, no sorry, 20, załóżmy 24, nasz skrócony plus rekompensata ta minimalna, jaką z reguły kierowcy robią 21, to już mamy 45 godzin. Jeżeli to będzie 44-59, ok, było do 45 godzin, czyli odpada taka rzecz. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? No jeżeli już rzeczywiście chcemy zaoszczędzić w imię przedsiębiorstwa, no to okej, zjeżdżam na parking, rozpoczynam kręcenie mojego odpoczynku, który nie może przekroczyć 45 godzin, no czyli załóżmy po 44 godzinach muszę coś rozpocząć. No co ja mogę zrobić? No, mogę posprzątać kabinę, tak? Mogę umyć szyby, mogę umyć lusterka, mogę wypolerować zbiornik, kapsle, nie wiem, policzyć pasy, rozplątać je, splątać z powrotem, no cokolwiek, wykonam jakąś pracę i znowuż udam się na jakiś odpoczynek, na przykład znowuż kolejny skrócony i w ten sposób czas minie. Ale myślę, że nie o to tutaj chodzi i tylko sygnalizuję. Sygnalizuję dwie rzeczy. Skoro czas był znany i został narzucony przez pracodawcę, i skoro stać wszystkich na to, aby pojazd oczekiwał, nie zarabiał, skoro stać mnie na płacenie dla kierowcy, no to już no jakiś nocleg się mu chyba należy, żeby był wypoczęty. Ale to tak samo odnośnie tego dojazdu. No, kierowca po 15 godzinach na dyspozycyjności dojazdy busem teoretycznie może wsiąść. Czy on będzie wypoczęty? No identyczny jak tutaj przypadek. Ale jak macie właśnie w tym przepisie
w 561, w wprowadzonym pakiecie mobilności, nawet skrócony plus rekompensata, jeżeli sięga to ponad 45 godzin, odpada w pojeździe, nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Temat zamknięty, jak coś komentujcie. Temat odnośnie zmian w przepisach ruchu drogowego. Co my tam mamy? Doszły nam te chodniki nieszczęśliwe, drogi dla pieszych, ten jakiś bufor między chodnikiem czy drogą dla pieszych a jezdnią. Doszło nam ostatnio zmiana definicji skrzyżowania. Słuchajcie, ja na ten temat nie będę się na razie wypowiadał, mimo że takie zapytanie dostałem, z prostych przyczyn. Macie tutaj na ekranie multum różnych wycinków prasowych. No, nawet komenda policji sięga opinii, o co tam dokładnie chodzi, no bo w myśl niektórych interpretacji głupi zjazd z autostrady należałoby, tak przynajmniej niektórzy sądzą, traktować jako skrzyżowanie przy obecnym zapisie. W związku z tym ja poczekam, aż mądre głowy, prawnicy dotkną się tego, wydadzą swoją opinię i będziemy mogli konkretnie gadać. W tej chwili wszyscy to mają w pompce. I myślę, że wątpię, żeby ktokolwiek został za to coś takiego ukarany, bo czekamy na interpretację. No niestety tak to się zdarza w naszych przepisach i tu kolejna rzecz z punktowcami. Punktowcy, kolejny właśnie temat. Słuchajcie, w tej chwili mamy dziurę, tak, bo szkolenia dla punktowców zostały usunięte, nie mamy szkoleń dla punktowców, czyli to też nie rozumieć w ten sposób, że mam 24 punkty i mi zabierają prawo jazdy. Nie, 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 tak nie ma. Tak nie ma i o tym już było wiadomo od 2011 lub 2013 roku, gdy wchodziła ustawa o kierujących pojazdami. Czyli wcześniej mieliśmy prawo ruchu drogowym, w granicach artykułu 100 odnosiło się tam do ubiegania o jakieś konkretne uprawnienia prawa jazdy. Ktoś mądry wpadł na pomysł, napisał ustawę o kierujących pojazdami. A więc kolejny akt prawny, w którym właśnie teraz było gmerane. No i tam mamy taki zapis, że okej, przekroczymy pierwsze 24 punkty karne, prawo jazdy nie jest zabierane, tylko powinniśmy dostać list miłosny z naszego Wydziału Komunikacji, który wydał nam prawo jazdy, że jesteśmy niedobrym kierowcą i zostajemy wysłani na obowiązkowe szkolenie reedukacyjne dla takich kierowców. Takie szkolenie, właśnie, którego nie ma, słuchy chodzą, że ma się odbywać po pierwsze w tygodniu, czyli żeby zmusić kierowcę, aby wziął, załóżmy, no zakładamy, że jest pracujący, wziął urlop. Drugie, co mnie zdziwiło, ceny, nie wiem skąd te ceny wzięli, może ktoś miał jakiś wyciek już, ale jeżeli taka cena będzie, no to 2000 zł. 2000 zł. Złotych, tak ktoś sobie wymyślił. No i co się dzieje? Dobra, więc wiadomo, no skoro już te punkty mi, no, mam na to, no to sorry, wiadomo, że na to szkolenie pójdę, bo będę musiał pójść, no bo co, inaczej nie będę mógł pracować. Plusem jest to, że w myśl zapisów w ustawie o kierujących pojazdami te punkty się zerują zupełnie, czyli będę miał czyste konto, ale na 5 lat. Całe 5 lat. I jeżeli w przeciągu tych 5 lat po tym kursie reedukacyjnym znów przekroczymy liczbę magicznych 24 punktów, tu mówimy o naszych starych kierowcach, to niestety tracimy uprawnienia, jakbyśmy nigdy kompletnie nie mieli od początku kurs prawa jazdy. B kategoria, C kategoria, E kategoria, jedyny plus świadectwo kwalifikacji mamy ważne dożywotnio. Dobra, ja teraz stąd znikam, bo to jest materiał taki miksowany. Przesiadamy się do naszego Volvo FH i tam będę kontynuował. To jest dosyć ciekawy i dosyć wnikliwy i dogłębne pytanie i temat. Bo czy jestem zatrudniony jako kierowca? Czyli na co dzień wykonuję pracę kierowcy, tak mam napisane w umowie o pracę, jestem kierowcą. I czy jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, czy mogę z bazy pojechać tylko zatankować i powrócić, pojechać na myjnię, pojechać na legalizację, pojechać, nie wiem, na wymianę oleju, na bicie klimy,
bez karty na tak zwanym aucie. Ja sobie otworzę kilka ściąg, bo to troszeczkę po aktach prawnych musiałem sobie, aby dokładnie się odnieść. Tak ładnie ktoś tutaj w zapytaniu nazwał to sobie jako przejazd techniczny. No, nie idzie się tym nie zgodzić, że chodzi o przejazd techniczny i domyślam się, że chciał ten ktoś podpiąć to sobie pod artykuł, pod rozporządzenie 561, pod wyłączenia, czyli to, co mamy zapisane w artykule 13. Słuchajcie, w punkcie G, ja go tutaj wkleję, mamy zapis, że pojazdami poddawanymi próbom drogowym w ramach napraw albo konserwacji pojazdów, tak uproszczając. No, czyli próby drogowe, no na logikę mamy po serwisie. Jadę na serwis, mam próbę drogową, no ale próby drogowe właśnie mamy raczej no po naprawie i próby drogowe raczej nie przeprowadza kierowca, tylko mechanik, więc no mechanik będzie zwolniony. Konserwacja, no pod to możemy podpiąć sobie chociażby legalizację tachografu, no czy jakieś tam inne ustrojstwa, które naprawiamy, no ale znowuż no tej konserwacji raczej nie robi kierowca, tylko ktoś. I wybiegając dalej, no przecież mogę otrzymać zlecenie od tego mechanika i ja z tym zleceniem jadę, bo wiem, że mam jakieś usterki i ja podczas tej jazdy już go poddaję próbie drogowej, aby wyłapać te wszystkie błędy i mechanikowi zgłosić. Takie troszeczkę naciągane. A dlaczego naciągane? Bo o tym nam mówi, słuchajcie, artykuł pierwszy tego rozporządzenia 561. Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia przerw i okresów odpoczynku, i tu najważniejsze słowo, kierowców wykonujących przewóz drogowy. Kierowców, czyli dotyczy nas, zatrudnionych na umowę o pracę. Przewozów drogowych. A co to jest przewóz drogowy w myśl 561? Oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub po części po drogach publicznych przez pojazd z ładunkiem lub bez, używany do przewozu osób lub rzeczy. Czyli prosta sytuacja. Siedzę sobie w naszym zabytkowym Volvo FH, odpalam i jadę sobie do Biedronki. Prywatnie. Nie wykonuję żadnego przewozu rzeczy, odepnę sobie naczepę. Czy jestem zwolniony ze stosowania tacho? No nie, bo będę poruszał się pojazdem powyżej 3,5 tony, które w żaden sposób nie podchodzi pod wymienione w artykule 13, i będę poruszał się na pusto lub załadowany lub nie po drogach publicznych lub częściowo po drogach publicznych. I poprzez to, łącząc to z artykułem pierwszym kierowcy, łącząc to z definicją przewozu drogowego, wynika, że kierowca nie będzie zwolniony z tego. I idąc tym tokiem, ja tutaj się też podparłem, słuchajcie, bardzo mądrym człowiekiem i widzę też taki problem właśnie omawiał pan Maciej Kabaciński z akademiaczasupracy.pl. Bardzo polecam stronę, fajne szkolenia organizuje. To nie jest reklama, ale od pana Macieja posiłkuję się materiałami dosyć często. Jest to pan, który długi czas zajmuje się normami pracy. On tak ładnie tutaj opisał, że właśnie ta powyższa regulacja pozwala na wykonanie przejazdu w trybie aut przez osobę niebędącą zatrudnioną na stanowisku kierowcy, to jest dla przykładu magazynier, logistyk, spedytor i tym podobne. No bo jeżeli to rzeczywiście połączymy ten właśnie artykuł pierwszy i czwarty, pierwszy, czyli kierowców, artykuł czwarty, przewóz drogowy pustym, pełnym, po drogach publicznych, to dotyczy nas, kierowców, i my nie jesteśmy zwolnieni z tego. A jeżeli to jest inna osoba, a i owszem, bo nie jest kierowcą, nie jest zatrudniona na tym stanowisku, nie będzie wykonywała żadnej definicji przewozu drogowego. Kolejny aspekt, i to jest bardzo ciekawy, ja to omawiałem gdzieś tam już dawno temu,
Identyczna sytuacja, gdzie na co dzień, załóżmy, obsługuję śmieciarkę, która jest zwolniona z obsługi tachografu, jeżdżą codziennie na aucie, bez karty, wykonuję zawód kierowcy tej śmieciarki i mój pracodawca poprosi mnie: słuchaj Patryk, kończy nam się legalka, jedź, zrób legalizację tachografu. No i teraz jadąc, robić tą legalizację, będę poruszał się po drogach publicznych pojazdem powyżej 3,5 tony i już muszę się zalogować do tacho. Zero problemu? No niby tak. Tylko pamiętajcie, że karta zapyta nas się, co robiłeś ostatnim razem. Mamy mieć udokumentowane 28 dni wstecz, a na karcie nic nie było zapisywane. A znak zapytania nanieść? No nie, bo na podstawie czego? To gdybym jeździł na analogu, na tarce, mógłbym. Ale tutaj niestety, to już też z innym panem dyskutowaliśmy, no powinniśmy nanieść pełne wpisy manualne, co robiliśmy przez ten czas. Takie troszeczkę będzie niestety długie wpisywanie, więc pytanie, czy nie lepiej, aby kto inny pojechał zrobić tą legalizację i nie będzie z tym żadnego problemu. Dosyć zagmatwany jest ten temat, ja będę wałkował szczególnie ten aut, ale jestem ku temu, ja tylko zaznaczam też, słuchajcie, no, żeby nie było zdziwienia. A dlaczego, żeby nie było zdziwienia? Właśnie. I mamy coś takiego w taryfikatorze, to już załącznie do ustawy o transporcie drogowym. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf przez kierowcę nieposiadającego własnej ważnej karty kierowcy, 2000 zł. Niedopuszczalne wyjęcie wykresówki lub karty kierowcy mające wpływ na rejestrację danych, czyli to byśmy mieli w tym przypadku, 3000 zł i jest to traktowane dla przewoźnika jako BPN, czyli bardzo poważne naruszenie. Zajmijmy się na początek zmianami znowuż w rozporządzeniu dotyczącym szkolenia przyszłych zawodowych kierowców i odnawiających uprawnienia. No niestety, muszą troszeczkę ponaprawiać. Znaczy na spokojnie odświeżający uprawnienia, nie żadnych egzaminów dla Was z zakresu odnawiania uprawnień, szkolenia okresowego na pewno nie będzie. Także dzieje się ciągle coś. Na pewno poinformuję Was o tych zmianach w rozporządzeniu o szkoleniu zawodowych kierowcach. Na pewno jak pojawi się już w końcu wytyczne odnośnie punktowców, i ciekaw jestem tych 5 lat, no bo to by była zmora, naprawdę zmora. Tym miłym akcentem no życzę Wam miłego weekendu, bo ja niestety sobota i niedziela wracam na zajęcia dla świeżaków, czyli kwalifikacji wstępnej, a w niedzielę spotykam się na szkoleniu okresowym zdalnie z kierowcami, którzy zdecydowali się na szkolenia u nas. Szerokości i do zobaczenia na pewno w kolejny weekend. Jak będą jakiekolwiek pytania, pisać w komentarzach, maila, Facebooka, gdzie tamkolwiek chcecie, na pewno odczytamy, przekażą mi i będziemy maltretowali. Do zobaczenia. No, a jeżeli chcecie pogadać z nami na jakieś nużące tematy, zapraszamy. Co niedzielę startujemy ze szkoleniami okresowymi. Pierwsze zajęcia zawsze są na odległość, na żywo, czyli można spokojnie do nas gadać, pisać. My na bieżąco odpowiadamy do Was. No, co? Na prawko nie będę zapraszał, bo to tylko miasto Włocławek, ADR-y również, a szkolenie okresowe możecie z nami odbyć w całym praktycznie województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszam.